Widoczki ładne, ładne. No dzisiaj ładna jest pogoda, jak zwykle. Czwartek, 22, 24 stopnie ciepła. Rzucasz do pieniążki u góry, wylatują ci na dole kuny. I jak chcesz zapłacić za ten parking, idziesz i płacisz w tym urządzeniu. A jak nie, to jest taka aplikacja, że można SMS-em zapłacić za parking. Tutaj wpiszę, ile rzuciłeś pieniążków. Wylatują ci. Bilet wylatuje. I parking zapłacony. Na parkingu jeszcze są. Jest bankomat, można sobie wypłacić pieniążki. A co ciekawe, powiedzcie mi, czy w Polsce by się taka rzecz utrzymała? Proszę bardzo. Towar przywieźli, Coca-Colę, piwo w beczkach i stoi. I czeka. A nikogo nie ma. Nikt nie odbiera. Zobaczcie. Bez żadnej lipy. Czy by to się utrzymało u nas? Jak uważacie? Odpowiedź już znamy. Proszę jeszcze raz, przykryte niby stoi i czeka. Do portu powracają już coraz większe statki wycieczkowe. Cumują, bo już jest godzina 16. Tam dwa przypłynęły. A można sobie też wynająć. No ale oczywiście taką dużą. Nie, tylko jakieś tam gdzieś stoją tam dalej. Basen, a morze? Zawsze wybiorę basen. A ja uwielbiam morze akurat. Nienawidzę morza. Nienawidzę morza. Jest kurwa słone, niefajne. Masz pojebane dużo miejsca. Masz kurwa ciekawe rzeczy. Polacy przyjechali. Od razu można usłyszeć epitety, jak słyszeliście. Także nie będę się powtarzał. Ładna pogoda. Spaceruję się powolutku. Trzeba być jak najdłużej. Oddychać świeżym powietrzem. Górskim. Z morza. A we wrześniu podobno jest dużo jodu. Nieprawdaż? Coś pięknego. I co by ciekawe, łodzie, kabiny są pootwierane, a w niektórych są kluczyki. Kluczyki są, naprawdę. Nie wiem, czy u nas do tego dojdzie. Tam z dala już widzimy jakiś następny wodolot. Przepływa. Bardzo ładny. Bryła statku. Bardzo ciekawa.
Wszystko dla turystów. Bo tu jest co zwiedzać, naprawdę. Dużo wysp. Od wyspy do wyspy ceny. Chcesz bliżej jechać, chcesz dalej. Nie ma sprawy. Kasa i płyniesz sobie. To na dzisiaj wszystko, co chciałem wam pokazać. Chciałem wam pokazać właśnie, że jak niektórzy się ze mnie śmiali, po co jadę do Chorwacji. Tam deszcze pada, zimno. No bo jak dzwoniłem do Polski, to 8 stopni ciepła i deszcz pada. A tutaj 1200 km. Niesamowita różnica. Następna ciekawa jednostka. Nardo, Australia. Ciekawe, czy z Australii rzeczywiście przypłynęł, czy tylko po prostu jakaś firma, która reklamuje się. Co Łódź, to naprawdę ciekawsza. Następny przypływa